No już oficjalnie zaczynać nasze dzisiejsze spotkanie. Przede wszystkim bardzo, bardzo się cieszę, że mam okazję się tutaj z Wami spotkać i porozmawiać, zaktualizować niejako wiedzę na temat tego, co obecnie działa w kampaniach sprzedażowych, a co nie działa. I to jest właśnie moim głównym celem na tę sesję szkoleniową, żeby podzielić się tym, co się sprawdza, takimi case studies, żeby trochę tutaj powiedzieć, jakie trendy widzę ja, jakie ja obserwuję i podzielę się tym otwarcie i zobaczymy, czy się ze mną zgadzacie, czy też obserwujecie te same rzeczy. Jest to ważne, jest to bardzo ważne, dlatego że wiecie, widzicie, co się obecnie dzieje. Widzicie, że mamy z dwóch stron niejako wyzwanie, bo nie używajmy słowa problem, tak? Ale przedsiębiorcy mają z dwóch stron wyzwanie, czyli z jednej strony właśnie takie wyzwanie gospodarcze, prawda? Rosnące koszty prowadzenia biznesu, inflacja, non-stop podwyżki dla przedsiębiorców, podatków, tak? Nowy ład i tak dalej. A z drugiej strony mamy wyzwanie konsumenckie, tak? Czyli wyzwanie związane z nasyceniem troszeczkę rynku online, bo to się zaczyna powoli dziać, tak? Kiedy rozpoczynałyśmy kilka lat temu, ja to powiem wprost, bo to już też napisałam w którymś mailu, który wyjdzie do Was w tym tygodniu, kiedy kilka lat temu ktoś zaczynał, miał łatwiej. I jeżeli ktoś Ci teraz mówi, że to nie jest prawda, to po prostu ściemnia, takie jest moje zdanie, tak? Więc jest większe nasycenie rynku, natomiast spotykamy się tu po to, żeby właśnie dostosować swoje biznesy, tak? Spotykamy się tu po to, żeby niejako właśnie nanieść zmiany w swoich kampaniach sprzedażowych, żeby się zainspirować, jak można je robić lepiej, jak można dostosować to, co już właśnie teraz nie działa. Po to tutaj jesteśmy, moje wspaniałe kobiety. Dlatego zacznijmy od tego, żebyście się przywitały ze mną na czacie, żebyście właśnie potwierdziły, wydaje mi się, że mnie dobrze słychać, ale żebyście potwierdziły, że wszystko działa. Ja sprawdzę, czy ten czat jest dla wszystkich udostępniony. Nie jest. To już udostępniam go dla wszystkich, przepraszam. Teraz wszyscy możecie korzystać z czatu, więc właśnie przywitajcie się i chciałabym na początek usłyszeć od Was jedną rzecz. Czy szykujecie swoje kampanie sprzedażowe teraz w najbliższym czasie, we wrześniu, w październiku, w listopadzie, czy tam, nie wiem, w styczniu nawet przyszłego roku? Dajcie znać, czy szykujecie swoje kampanie sprzedażowe swoich ofert online. No i właśnie, kto tutaj jest. A ja Wam powiem, już przechodząc do sedna, jaki jest plan na dzisiejszą sesję. Więc nie wiem, czy to dobrze wybrzmiało, ale ta sesja będzie się składała z dwóch części niejako. Będzie moja część z prezentacją oczywiście, tak? Więc zaraz się podzielę i właśnie wyciągnę na ekran prezentację i pokażę Wam swoje te predykcje, swoje przewidywania odnośnie tego, co się według mnie będzie sprawdzać, o tym właśnie, dlaczego moim zdaniem podejście strategicznie wyłączne nie wystarczy, jak właśnie wdrożyć to podejście mentalne, o co w ogóle w tym chodzi, w tym podejściu mentalnym do przygotowywania się do swojej kampanii. I to będzie pierwsza część, czyli taka część właśnie z prezentacją moją. Natomiast to nie koniec, bo drugą częścią dzisiaj naszego spotkania będzie spotkanie z moimi też klientkami. Będą case studies, dwie zaprosiłam fantastyczne osoby, które właśnie przeprowadziły niedawno swoje kampanie sprzedażowe i wymiotły w wynikach. I to jest właśnie też po to, żebyśmy po pierwsze zobaczyły, jak można to robić, tak? Zapytam się dziewczyn, co ich zdaniem miało największe znaczenie dla sukcesu, bo na praktycznych przykładach uczymy się najlepiej. I z drugiej strony, druga rzecz, którą będziemy mieć, prawda, z tego, to inspiracja. Inspiracja, czyli w ogóle uwierzymy w to, że można. I to jest moim celem. Okej, okay. I przepraszam bardzo, tutaj tę prezentację zaczynamy od początku, nie od części drugiej, więc taki jest dzisiejszy temat. Strategia i mentalność rekordowych kampanii sprzedażowych. To jest to, na co się zapisałyście, to jest to, co dzisiaj zrobimy. I ja przede wszystkim to szkolenie zaprojektowałam dla osób, które prowadzą biznes online
i dla których biznes online jest głównym źródłem utrzymania. Tak jest w moim przypadku, tak? I chcemy, żeby nadal tak było. Nie wiem, czy wy macie tak samo jak ja, ale ja jak rozpoczęłam właśnie swój własny biznes, to ja już sobie nie wyobrażam powrotu na etat. Po prostu nie wyobrażam sobie tego, więc bardzo mi zależy, mam bardzo wysoką motywację, żeby mimo tych strzałów, wiecie, z lewa, inflacja, sprawa, nowy ład, tak, tu nasycenie rynku, bardzo mi zależy na tym, żeby dalej ten mój biznes prowadzić, żeby dalej właśnie pracować po swojemu, żeby być niezależną w tym, co robię. Tak, ja mam bardzo wysoko taką wartość jak niezależność, więc jeżeli wy też tak macie, to się na pewno tutaj dogadamy. I drugi taki warunek, który myślę, że warto, żeby był u was spełniony, o to też pytałam w ankiecie, która była w poniedziałek, jeżeli ktoś się zapisał przed poniedziałkiem, to tę ankietę został, to ja zadawałam takie pytanie, czy w ogóle jesteście zadowolone z wyników kampanii do tej pory, tak? I większość z was jednak zaznaczyła mi w tej ankiecie, że jak na nakład pracy uważamy, że za mało, za słabe te wyniki. I właśnie dlatego też jest taki temat, tak, że chcemy zrobić w końcu rekordową kampanię, żeby ona też była po prostu dla nas opłacalna, tak? Więc na tym się skupimy dzisiaj. Mogę już o tym powiedzieć, zdradzić, tak, że będę teraz bardzo polecać, żeby oferty premium, żeby robić, promować, żeby robić swoje kampanie wokół ofert premium. No i właśnie, kolejna rzecz to jest to dostosowanie, tak jak mówiłam, że nawet być może są tutaj weteranki w kampaniach, nie wiem, podzielcie się, zaraz właśnie puścimy też i tutaj ankietę, więc podzielcie się, czy wy jesteście weterankami, czy macie duże doświadczenie z kampaniami i na przykład widzicie, że to, co robiłyście rok temu, to totalnie teraz już inaczej, tak? Nie działa to, co działało. Nie wiem, Facebook Adsy przestają działać, tak? Albo ludzie nie przychodzą na webinary i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest czas, żeby to dostosować. I właśnie jednym z aspektów, które pomoże, bardzo pomoże dostosować, to jest właśnie w ogóle wdrożenie tego podejścia również mentalnego i o tym będziemy rozmawiać. No i właśnie, jak wiemy, to nie jest ten czas, w którym możemy nadal dokładać do interesu. Czas jest, żeby, powiem wprost, albo w swoim biznesie zacząć zarabiać na poważnie, albo przestać bawić się w biznes, tak? Bo nastąpi konsolidacja rynku. Część marek wypadnie z rynku. Więc jeżeli my do tej pory, nie wiem, nie doszacowywałyśmy swoich kosztów, tak? Albo nasze oferty nie były wycenione odpowiednio, jak na nakład naszej pracy, to się musi skończyć, prawda? Bo inaczej ten biznes totalnie przestaje być opłacalny. Więc teraz jest ten moment, żeby to zrobić, jeżeli właśnie do tej pory tego nie robiłyśmy. I to szkolenie oczywiście nie jest dla ciebie, jeżeli tobie aż tak bardzo nie zależy, żeby twoja firma się dalej rozwijała. Masz na przykład, nie wiem, swój plan minimum albo masz pensję męża czy coś takiego i wiesz, że w razie czego sobie poradzisz. Ja takiego komfortu nie mam, a nawet jakbym miała, to właśnie ze względu na tę niezależność, to ja bym nie chciała właśnie polegać na tym, że ktoś mnie utrzymuje, nie? Więc ja nie jestem taką osobą i dlatego zniechęcam do udziału takiej osoby, tak? No bo to trzeba mieć motywację do wprowadzania tych zmian, trzeba mieć motywację do tego, żeby się właśnie challenge'ować do góry, prawda? Żeby mieć te rekordowe wyniki w ogóle w głowie, pomysł na te rekordowe wyniki. No i właśnie, jeżeli nie jesteś gotowa zmienić swojego podejścia do sprzedaży, jeżeli uważasz, że tak, kupię sobie kolejne szablony webinaru od kogoś i tak dalej, i to mi zadziała, albo że odkryję jakiś system, którego nikt jeszcze nie zna, albo pójdę do tego specjalisty, który mówi, że trzeba to zrobić dokładnie od A do Z, krok po kroku, tak? I wtedy na pewno się uda, bo są tacy ludzie, tak? Widzimy takich ludzi, widzimy takich ekspertów na Facebooku, którzy mówią, wystarczy, że będziesz tę prostą formułę stosować i na pewno ci się uda i na pewno wygenerujesz, wiesz, rekordowe wyniki. I to jest coś, czego nigdy ode mnie nie usłyszycie, bo to nie jest prawda. Każda z nas ma inną sytuację startową, każda z nas ma inne zasoby,
każda z nas ma inne relacje ze swoimi potencjalnymi klientami i w ogóle inną liczbę tych potencjalnych klientów. Każda z nas ma inny model biznesowy, inne oferty, więc to jest ściema, że w każdym przypadku kopiuj, wklej. Wystarczy zastosować dany schemat. No i właśnie ja nie jestem specjalistką, zawsze to mówię, w biznesie, który jest oparty na e-commerce, tak, sprzedajemy produkty fizyczne. Więc to jest tak, żeby się tylko upewnić, że jesteśmy we właściwym miejscu. No i dobra dziewczyny, jaki mamy plan na dzisiaj? No właśnie, dlaczego to podejście strategiczne już nie wystarcza? O tym już trochę powiedziałam, więc o tym nie będzie dużo, ale będzie trochę właśnie o tych podstawach mentalnych. To jest taka ważna rzecz, którą chciałabym odrobinę przekazać, bo jak ja zaczęłam właśnie wdrażać podejście takie mentalne do swojego biznesu, do rozwoju biznesu, tak, żeby to po prostu moje wyniki wystrzeliły w kosmos. I to jest według mnie ten często brakujący kawałeczek układanki. I tak jak mówiłam na stories wczoraj, teraz jest ten moment, żeby właśnie odkleić się od wyników, odkleić się od cyferek i z powrotem spojrzeć na swoich potencjalnych klientów jak na ludzi takich samych jak my, tak? A nie na właśnie na lidy. Wiem, że też wiele osób się tutaj z tym podejściem zgadza, prawda? Więc część z Was właśnie nie ma już jeszcze doświadczenia w kampaniach sprzedażowych i tutaj właśnie chciałabym Wam też wprost powiedzieć tym osobom, które tutaj przyszły. Owszem, dowiecie się wielu rzeczy, ale sprzedaży się najlepiej uczyć w praktyce, tak? I jest takie powiedzenie, które ja często swoim klientkom powtarzam, że Twoja pierwsza kampania jest właśnie po to, żeby w ogóle się tego nauczyć, żeby spróbować. Twoja druga i w ogóle nie zarabiasz na niej jeszcze pieniędzy prawie wyłącznie, czasami dokładasz do interesu. Druga niejako kampania jest po to, żeby wyjść na zero, a trzecia kampania jest dopiero tak jakby od trzeciej kampanii zaczynasz na tych kampaniach zarabiać. Więc jeżeli nie masz jeszcze doświadczenia w kampaniach, a przyszłaś na webinar właśnie o rekordowych kampaniach, to też powiem Ci wprost, nie od razu Kraków zbudowano, dobra? No i drugie pytanie jest takie, jak oceniasz dotychczasowe wyniki kampanii i jak na nakład pracy wyniki były dla mnie niezadowalające? Tak jak mówiłam właśnie, tak jak mówiłam, że często jest tak, że bardzo wiele pracujemy, a nie dzieje się. Natomiast mam jeszcze takie jedno pytanie uzupełniające do tej ankiety, dziewczyny. Ile czasu poświęcacie na przygotowanie do kampanii, tak? Ile czasu poświęcacie na przygotowanie do kampanii, na wyszlifowanie swojej oferty, na tak jakby przejście całej ścieżki, jaką Twój potencjalny klient będzie przechodził od momentu, kiedy Cię pozna. Jak długa jest ta ścieżka? Czy Ty masz przemyślaną komunikację w tej ścieżce? Bo ja powiem Wam szczerze, to jest moje zdanie i ja się nim dzielę, bardzo wprost, że to właśnie przygotowanie świadczy w dużej mierze o sukcesie. To właśnie przygotowanie świadczy w dużej mierze o sukcesie, więc ile czasu właśnie spędzacie, wiecie, w rytmie przygotowań, a ile czasu rzeczywiście później po prostu ciśniecie, nie? Bo to nie o to chodzi. Nie o to chodzi, żeby cisnąć później, tylko właśnie, żeby przygotować się wcześniej. I owszem, można sobie zostawić taką przestrzeń na jakieś spontaniczne, dodatkowe rzeczy, ale to właśnie przygotowanie jest najważniejsze w sukcesie kampanii. To właśnie na etapie tego przygotowania ty tak naprawdę decydujesz. I ja mam klientki niektóre, które robią już kampanie na wiele tysięcy złotych i takie kampanie przygotowuje się kilka miesięcy, tak? I będziemy sobie właśnie o tym mówić, jakie 5 elementów jest najbardziej kluczowych właśnie też na etapie przygotowania, no i będą case studies. Dobra. No i tak, jeżeli się ktoś mnie nie zna jeszcze, nie wiem, czy są tu takie osoby, ale jeżeli się ktoś nie zna, to ja nazywam się Justyna Stańska, w sieci jestem znana jako Italiana i właśnie specjalizuję się w tym, żeby pomagać świadomie rozwijać biznes online od małych biznesów, aż po właśnie większe, tak? Czyli skalować przychody, po prostu zarabiać więcej, pracując mniej i robię to głównie poprzez skupienie się na modelu biznesowym, na przemyślanych ścieżkach klienta, ale też na tym, żeby właśnie szlifować oferty klientów i żeby w pełni je sprzedawać. I tak, ja tutaj nie przedstawiam całej swojej historii, ale zaczęłam swój biznes tak świadomie rozwijać w 2019, tam miałam niecałe 100 tysięcy przychodu, potem miałam znowu więcej w następnym roku 2020 i w 2021 było tyle, tak? Finalnie właśnie tyle ze sklepu internetowego, a jeszcze miałam inne przychody,
Więc 364 tysiące. I teraz pytanie, które często, wiecie, ludzie mi zadają teraz, obecnie, moje klientki, to jest takie, czy ja nadal celuję we wzrosty, tak? Czy w ogóle to jest odpowiedni moment, żeby w swoim biznesie celować w rekordowe wyniki sprzedażowe? Właśnie z tych powodów, co ja powiedziałam, że jest inflacja, jest nowy ład, jest nasycenie rynku. I jak uważacie? Powiem tak, właśnie ja stonowałam nieco swoje oczekiwania, bo zazwyczaj mój biznes online właśnie podwajał swoje przychody z roku na rok. Teraz skupiam się nadal na wzroście. Tak, skupiam się nadal na wzroście biznesu, żeby mieć więcej tego przychodu niż w zeszłym roku. Natomiast tak naprawdę właśnie stonowałam te swoje oczekiwania, bo wiemy, co się dzieje, nie? Natomiast uważam, że jak najbardziej trzeba dążyć do wzrostów. Dlaczego? Bo jeżeli twój biznes się nie rozwija, jeżeli nie zarabia coraz więcej, to tak naprawdę ty się cofasz w obecnych czasach właśnie ze względu na te rosnące koszty, ze względu na inflację, ze względu na nowy ład. Ile z was ma wirtualne asystentki? Ilu osobom ostatnio te wirtualne asystentki podniosły stawki, tak? Wiemy, jak teraz się liczy ZUS na jednoosobowej działalności w zależności od przychodów, tak? Więc te nasze koszty po prostu rosną. Więc jeżeli nie planujesz rozwoju swojego biznesu, to tak naprawdę jesteś na równi spadkowej. I to jest moje zdanie na ten temat. Dlatego tak, zachęcam do tego, że to jest odpowiedni moment nadal, żeby właśnie generować te rekordy. I powiem dlaczego też zaraz. Natomiast chciałam wam pokazać jeden wykresik. Właśnie, bo możemy się spierać, czy jesteśmy już w recesji, czy to już jest recesja, czy jeszcze to nie jest recesja. To jest akurat przykład recesji z 2007 roku i oczywiście to są amerykańskie dane, ale myślę, że są całkiem reprezentatywne. I właśnie w trakcie recesji, tak, jeżeli są przedsiębiorstwa, które dostosowują się do tego, co się dzieje, to nie dość, że łatwiej, łagodniejsza jest dla nich ta recesja, tak? Czyli ten spadek jest mniejszy, to jeszcze i zobaczcie, co się dzieje po recesji, bo po każdej właśnie recesji, po każdym kryzysie będzie wzrost. I jeżeli my teraz nie zamykamy biznesu, tylko tak jakby nadal jesteśmy przed oczami potencjalnych klientów, inwestujemy w rozszerzanie zasięgów, inwestujemy w marketing i tak dalej, to my zwiększamy sobie szansę na to, że po kryzysie my odstrzelimy te osoby, które tego nie robiły. Prawda? Więc to wam chciałam pokazać, bo to jest takie dosyć wymowne, że warto właśnie dostosowywać te swoje działania. Warto celować w te rekordowe wyniki, tak? Warto dostosowywać swoje oferty. Mam nadzieję, że to jest jasne, nie? I tu jeszcze kilka takich argumentów. Bo kiedy biznesy właśnie z większymi kosztami, które mają wyższe stałe koszty, ograniczają budżety marketingowe, robi się miejsce dla mniejszych, tak? Czyli właśnie, jeżeli część osób teraz, nie wiem, na Facebooku ogranicza swoje budżety reklamowe i tak dalej, dobra, super, szansa dla mnie, no nie? Że ja sobie wejdę. Jeżeli właśnie działasz też w branży B2B, tak jak ja pomagam innym przedsiębiorcom, to kiedy ja pomagam wam lepiej sprzedawać swoje oferty i usługi, i wy sprzedajecie właśnie swoje oferty i usługi i to PKB się nakręca i łagodzimy ten kryzys, tak? To wiem, nie każdy lubi ekonomię. Ja osobiście lubię, bo byłam na studiach i w ogóle. Ale właśnie wiecie, jak to działa, że za większość PKB tak naprawdę odpowiada sektor małych i średnich przedsiębiorstw. I jeżeli my będziemy w dobrej w miarę kondycji, tak? Będziemy pomagać swoim klientom, będziemy w ogóle z takim nastawieniem wchodzić, że ja sprzedając pomagam swoim klientom, to łagodzimy ten kryzys. I co jest najważniejsze? Nie ma takiej sytuacji w ogóle w biznesie, kryzys czy nie kryzys, tak? Nie ma takiej sytuacji, że zawsze masz niezmienne warunki prowadzenia biznesu. Jeżeli jesteście w biznesie już kilka lat, to dokładnie to wiecie, tak? Że był boom na Facebook, potem był boom na Instagram, teraz jest boom na TikToka, a potem mówią, że jeszcze to rób. Non-stop się zmieniają jakieś trendy. Nie ma tak właśnie, że jest niezmienna sytuacja, że sobie zaprojektujesz swój biznes, nie wiem, na 2 lata do przodu. Nie, ja zalecam co najmniej co pół roku aktualizować swoje strategie. I dlatego, jeżeli ty się tego nauczysz, na przykład teraz, przy tej okazji, to już zawsze sobie poradzisz.
Tak? Więc to tak właśnie celem pokrzepienia serc na początku, ale to nie znaczy, że wszystko zadziała, tak? Na rynku jest ciaśniej. To jest prawda, że jest ciaśniej i jest kilka warunków, jakie należy spełnić właśnie, aby Twoja kampania działała i o tym będziemy rozmawiać. Dobra, tak jak mówiłam o części pierwszej, nie będę Wam dużo mówić, mam nadzieję, że to rozumiecie i że nie wierzycie właśnie też w te schematy, że one się w każdej i zawsze branży działają. Nie, możesz skopiować czyjeś identycznie szablony, strategie, ale i tak nie osiągniesz identycznych rezultatów, tak? Natomiast co się teraz sprawdza, to zaraz powiem. Będzie w drugiej części, to jest ważna część, no i case studies i muszę się wyrobić do 11, bo o 11 zaprosiłam pierwszą osobę, pierwszą Kasię. Dobra, czyli co jest nie tak? Co jest nie tak w globalnym podejściu do kampanii? To już wiecie, tak? Każdy z nas ma indywidualną sytuację. Ja sama odchodzę w swoim biznesie od robienia właśnie szablonów. Nie wiem, kiedyś miałam w sprzedaży szablony maili, teraz to stopniowo wycofuję, już za bardzo nie można tego u mnie dostać, no bo ja uważam, że to po prostu już nie działa. Teraz ważne jest to, żeby odnaleźć ten swój autentyczny, po prostu oparty o swoje mocne strony sposób na sprzedaż. I jakie są powody? Te głównie trzy, tak? Na rynku jest nas wiele. Na rynku jest nas wiele, czyli jeżeli każdy korzysta z, nie wiem, z podobnych strategii sprzedażowych, no to jakim cudem się masz właśnie wyróżnić? Co cię wyróżnia? Jeżeli korzystasz z tych samych tekstów, co inni, co cię wyróżnia, tak? Ja zawsze właśnie mam taki czek tekstów sprzedażowych, jak swoim klientkom sprawdzam, czy właśnie ten tekst jest unikalny dla danej oferty, czy w nim widać niejako twój język, tak? Co ciebie wyróżnia? Jeżeli nie, to wracaj i pisz ten tekst od nowa po prostu, tak? Pisz, teraz to musi ociekać. Twoja kampania po prostu powinna ociekać twoją osobowością. Jaka ta osobowość nie jest? Czy jesteś typem poważnym? Czy jesteś typem żartownisia, który wkleja memy? Czy jesteś typem właśnie, który ma takie poczucie humoru, a nie inne? Niech to będzie widać. Niech to właśnie będzie widać na różnych etapach przygotowania Twojej kampanii, od samego początku, tak? Więc nie bójmy się tego, co nas wyróżnia. Nie bójmy się szczerze mówić o takich wrażliwych trochę sprawach dla siebie i nie bójmy się tego mówić, tak? Nie bójmy się tego mówić. Drugi powód, tak jak mówiłam, właśnie jest związany z tym, że klienci już widzieli wiele rzeczy w tych biznesach online. Widzieli schematy, wiedzą, co się dzieje na webinarze, wiedzą, co się dzieje, jak podadzą adres e-mail, prawda, że później tam będą mieli jakieś oferty. Dlatego coraz tak naprawdę mniej chętnie się tam zapisują, korzystają z naszych ofert i w ogóle. Więc jednym ze sposobów, jak możesz zapewnić, jak możesz się wyróżnić właśnie, jest to, żebyś znowu spojrzała na tego swojego klienta tak jak na człowieka i zaproponowała ofertę z takimi głębokimi relacjami, z głęboką transformacją, z bliskim wsparciem, tak? Bo wiemy, jaki jest zazwyczaj współczynnik kończenia kursów online. Prawie nikt ich nie kończy, jeżeli dasz klientowi kurs i powiesz, dobra, to ty sobie rób, nie? Więc to jest coś, co teraz jest bardzo potrzebne, żeby nie tylko skupić się na tym, żeby sprzedać coś swoim klientom, ale to, żeby następnie oni mieli rezultaty z tej oferty. To jest po prostu to, na czym powinnaś się skupiać, na czym powinno ci zależeć. I to na etapie konstruowania oferty się robi właśnie, tak? Na etapie komunikacji tej oferty się robi, się właśnie o tym mówi, tak? Że mi nie zależy tylko na tym, żebyś kliknęła kup teraz, tylko mi zależy na tym, żebyś miała później rezultaty. Tak, żebyś miała później rezultaty, więc to skupienie się na zrozumieniu tych potrzeb, na głębokich relacjach w ofertach i na tym, żeby ten klient miał rezultaty. Po prostu wróćmy do tego, wróćmy do tego. Ja jestem bardzo za skolowaniem biznesu, ale nie o to chodzi, żeby, wiecie, sprzedawać coś w setkach egzemplarzy i mieć to w pompie, czy klienci to robią, prawda? Czy uzyskują te rezultaty. No i powód numer trzy to jest taki, że klienci tak będą coraz bardziej rozważnie wydawać swoje pieniądze, no bo my też mamy te swoje koszty, tak? Ja też teraz przyglądam się swoim kosztom, więc nic nie kupują od kogoś, jeżeli ten ktoś nie spełni wcześniej tych dwóch reguł. I to jest takie
ważne, żeby to sobie przypomnieć, bo to zawsze tak działało, ale teraz tym bardziej. Czyli kiedy klienci kupują, kiedy potencjalny klient najpierw ufa tobie i twojej marce, tak? Że w ogóle jest świadomy, że jesteś specjalistą, ekspertem w danym temacie. Moim zdaniem, i tu właśnie ja bardzo podkreślam, że to są moje predykcje w całym tym szkoleniu, ale moim zdaniem czasy, kiedy ty byłaś od wszystkiego i od niczego, tym bardziej mają się ku końcowi. Musisz, jeżeli jeszcze tego nie masz, tego swojego właśnie obszaru eksperckiego, specjalizacji, musisz to mieć. Musisz to mieć, tak? Tylko wtedy właśnie tak jakby wzbudzisz w pełni to zaufanie, że jeżeli mam problem z tym, to idę do tej osoby, tak? Bo to zawsze właśnie działa tak, że najpierw musimy zaufać danej marce, jeżeli chcemy coś później właśnie kupić od niej. No powiedzcie mi, czy wy tak nie macie, że właśnie jak zastanawiacie się, czy coś od kogoś kupić, to obserwujecie ich w social mediach, to słuchacie ich podcastów, jeżeli mają darmowe, tak? Albo właśnie patrzycie, co oni piszą w tych swoich newsletterach, albo chodzicie właśnie na jakieś darmowe webinary. No robimy to, tak? Bo chcemy się właśnie upewnić, że danej osobie ufam, że jest ona warta mojej uwagi, mojego czasu. Drugi warunek właśnie, który musi się zadziać po pierwszym warunku teraz w dzisiejszych czasach, to właśnie idzie liniowo, tak, że on się musi zaangażować, ten potencjalny klient, w twoje bezpłatne treści. Czyli on nie tylko wie, od czego ty jesteś i ufa ci właśnie, że zapewniasz swoim klientom rezultaty w danym obszarze, ale on właśnie w tych bezpłatnych treściach poświęca na to czas. Zawsze najpierw, zanim sprzedasz ofertę płatną, musisz sprzedać coś bezpłatnego tak naprawdę, bo to jest też waluta. Czas potencjalnego klienta to jest też waluta. Bardzo cenna i w ogóle właśnie warto to docenić, że ktoś poświęca tobie swój czas w obecnych czasach, bo to jest właśnie niesamowite. To jest coś, o co teraz właśnie jest ta walka, tak? Ta uwaga tego potencjalnego klienta. Dlatego już doceń to, że ktoś w ogóle bezpłatnie się angażuje w twoje treści. I dopiero wtedy klient, potencjalny klient może dokonać zakupu, ale oczywiście też pod pewnymi warunkami, czyli że oferta mu pasuje, tak? Że rozwiązuje jego palący problem i że właśnie jest w stanie za nią zapłacić, nie? O tych szczegółach to innym razem może. Ale właśnie to jest logiczne, tak? Czyli dlaczego właśnie, czyli co jest z tego wnioskiem, z tego, co przed chwilą powiedziałam? Wnioskiem jest to, że budowanie marki nigdy nie było tak ważne jak teraz. Jeszcze nigdy nie było tak ważne jak teraz, tak? Drugi wniosek to jest taki, że jeżeli chcemy, żeby nasi klienci właśnie coś od nas zamówili, tak, to najpierw mamy do wykonania dwa etapy. Jak w ogóle zbudować ten wizerunek eksperta, jak zbudować ten wizerunek marki, której można zaufać, tak? Bo ja zakładam, że jesteśmy takimi osobami, wszystkie tutaj, że można wam zaufać, tak? Że generujecie rezultaty dla klientów. Cały problem to polega na tym, jak do nich dotrzeć, tak? I druga rzecz to jest właśnie, jak sprawić, żeby nasz klient się nawet w bezpłatne treści zaangażował. To są takie właśnie wyzwania, które powinny być najpierw. Najpierw, zanim martwimy się o to, jak coś sprzedać. To są rzeczy, nad którymi się teraz warto skupić. I wiecie, ja się tym dzielę otwarcie z moimi klientkami VIP-owskimi i podzielę się też z wami. Pakuj budżet marketing też. Nie tylko w sprzedaż. To powinna być teraz, to jest dobry moment na to, żeby właśnie poinformować nowych ludzi, że istniejesz, tak? Żeby właśnie zwiększyć liczbę obserwujących, na przykład w jakichś kanałach social media, żeby zwiększyć liczbę osób na newsletterze. Dlaczego? No bo wszystkim za przeproszeniem palą się gacie na tyłku i dlatego wszyscy próbują coś sprzedawać tym ludziom i oni mają tego dość, a jeżeli ty się po prostu pokażesz tym potencjalnym klientom, hej, jestem Ania, jestem Kasia, jestem taka i owaka, i robię bezpłatne, fajne rzeczy i nie chcę od ciebie pieniędzy, to ci ludzie oczywiście, że się zainteresują, tak?
I jeżeli zaczną śledzić te Twoje bezpłatne treści, to po prostu później stajesz się tym pierwszym wyborem. Więc to jest moim zdaniem coś, na co warto teraz postawić nacisk, a nie tylko na tę sprzedaż, bo zawsze tak naprawdę, zobacz, jeżeli stawiasz na marketing, to w dłuższej perspektywie wspierasz sprzedaż, prawda? Bo te osoby, które się teraz o Tobie dowiedzą, może nie od razu coś zamówią, ale za kilka miesięcy stają się Twoimi klientami, tak? I to niejako bez poczucia wciskania, bez poczucia wciskania, tak? Więc jak to dokładnie zrobić, czyli co ma największe znaczenie dla generowania rekordowych tych wyników sprzedażowych. Oczywiście oprócz tego, co powiedziałam, czyli oprócz tego, żeby położyć ten nacisk teraz na marketing, żeby jak najwięcej osób się właśnie dowiedziało teraz o tym, że istniejesz. Wiem, że też mamy swoje koszty, tak? I wiem, że nas też pili po prostu na sprzedaż, ale do rozwiązań zaraz przejdziemy, tak? Ja rozumiem to. Sama tak mam, tak jak Wam mówiłam, nie mam alternatywnych źródeł otrzymania, ale rozumiecie, dlaczego warto stawiać na marketing, tak? Rozumiecie, dlaczego ma to teraz sens? Bo po pierwsze, właśnie, no to są niezbędne warunki, żeby później ktoś od Ciebie coś kupił, a po drugie, inni tego teraz nie robią, co oznacza, że tak naprawdę, jeżeli właśnie w odpowiedni sposób się pokazujesz potencjalnym klientom z bezpłatnymi treściami, to tak naprawdę masz łatwo, łatwiej. Więc jakie jest te 5 czynników sukcesu? 5 w ogóle rzeczy, na których warto się skupić w przygotowaniu tej swojej oferty. No przede wszystkim genialna, dopracowana, transformująca, zapewniająca rezultaty oferta. To mówiłam, że trzeba się teraz skupić na tym, żeby oferta była po prostu tak zaprojektowana w środku, żeby ten klient te rezultaty miał. Po drugie, wiesz, do kogo sprzedajesz, czyli potrafisz świadomie wybrać idealnego klienta i potrafisz go kwalifikować. O tym ja więcej będę mówić w kolejnych swoich we wrześniu treściach, o takim procesie kwalifikacji klienta, ale to jest zwłaszcza istotne w przypadku ofert premium, tak? Żeby później nie mieć takiej sytuacji, że ty wchodzisz ze swoją ofertą i wszyscy ci nagle mówią, ale mnie na to nie stać. Tak, ale to jest za drogo dla mnie. Nie mogę sobie na to pozwolić. I proces kwalifikacji klienta, proces właśnie takiego precyzyjnego odsiewania tych ludzi, którzy nie powinni skorzystać z tej oferty, to jest coś, na czym się teraz warto skupić. Tak naprawdę da się to właśnie zaprojektować. Da się tak zaprojektować swoją kampanię, swoje fazy kampanii, żeby właśnie niejako kwalifikować tego klienta, żeby daną ofertę na górze zobaczyły tylko osoby, które są w 95% przypadków, no bo jest jakiś margines błędu, osobami, które powinny zobaczyć daną ofertę. Strategia płynąca ze zrozumienia potrzeb klienta, czyli właśnie to, co mówiłam, nie z szablonu. I część moich klientek już to wie, już ma te materiały. Część właśnie z Was będzie miała okazję też mieć te materiały, jeżeli właśnie będziecie dalej we wrześniu też śledzić moje treści. To jest coś takiego jak emocjonalny profil klienta. Robiłyśmy to na przykład w AFP, nie wiem, czy są tu osoby z AFP, czy nie są. To te osoby właśnie już wiedzą, co to jest i jakie to jest ważne na etapie przygotowań. I na etapie właśnie tego zrozumienia potrzeb, bo wiecie, co jest jednym z najczęściej popełnianych błędów? To właśnie, że my próbujemy rozwiązać problem, który tak naprawdę emocjonalnie jest totalnie letni dla tego klienta, totalnie nie robi na nim wrażenia, tak? W sensie, co ja tutaj mam na myśli, to, że konsekwencje dla klienta pozostawania w tym problemie, w tej sytuacji z tym problemem, nie są wystarczająco dotkliwe, żeby on poczuł gotowość do zmiany. Klient kupuje zawsze wtedy, kiedy dyskomfort pozostawania w obecnej sytuacji jest większy niż jego dyskomfort związany ze zmianą. Ze zmianą rozumianą różnie. Czy to jako inwestycja finansowa, czy to jako w ogóle poświęcenie czasu, postawienie priorytetu na to, żeby uczestniczyć w jakiejś Twojej ofercie. Rozumiecie? Jeżeli właśnie ten dyskomfort pozostawania w sytuacji problemowej jest mniejszy niż dyskomfort zmiany, to on nigdy nie kupi, nie? Nigdy nie kupi, bo sobie będzie mówił, jakoś tam będzie.
Dajcie znać, czy to jest zrozumiałe, bo takie dosyć to jest ważne, a nie wiem, czy dobrze to powiedziałam. Mentalne przygotowanie do sprzedaży i ten etap poza strategicznym przygotowaniem do kampanii, który jest niesamowicie istotny, żeby w ogóle wyjść po pierwsze ze zrozumienia tych potrzeb klienta, z tego emocjonalnego profilu klienta, ale też żeby z siebie wyjść wewnętrznie, tak, że ja jestem w stanie dany wynik osiągnąć. Ja jestem pewna siebie, pewna swojej oferty, pewna tego, że zapewniam genialne oferty klientom. Czy wy możecie tak mi teraz powiedzieć, że tak u was jest? Czy możecie tak napisać? Jestem pewna siebie, pewna swojej oferty i pewna rezultatów. Jakie moja oferta przynosi klientom? Jeżeli nie, to trzeba się temu przyjrzeć. Dlaczego nie jestem pewna? I nad tym właśnie popracować. Bo jeżeli nie masz takiej pewności oferty, nie masz pewności, że twój idealny klient będzie miał rezultaty, to jakim cudem klient ma uwierzyć w to, że ty mu pomożesz? Tak? Ty musisz być najpierw pewna. Ty musisz być najpierw pewna. Dopiero potem będzie ok. I tu nie chodzi o to, żeby za każdego klienta dany rezultat generować. Nie, ale to chodzi o to, żeby idealny klient, czyli taka osoba, która właśnie ma w sobie tę gotowość do zmiany, tak, żeby ta osoba, która ma w sobie gotowość do zmiany, prowadzona przez ciebie w danej ofercie, miała rezultat, miała jak największą szansę na osiągnięcie tego rezultatu. No i właściwa energia i umiejętności sprzedaży podczas kampanii. I to, co najbardziej zmieniło w ostatnim czasie moje podejście do sprzedaży, kiedy ja właśnie miałam taką sytuację, jak to któraś z was powiedziała, że robiłam głęboko transformującą ofertę, program królowa swojego biznesu, może części z was się obiło o uszy. I na początku, wiecie, w momencie, kiedy kończyła się premierowa cena, to ja mam dwie osoby na pokładzie. I cholera jasna, powiem wam, że to bolało, nie? Że miałam dwie osoby na pokładzie. Ale po prostu wróciłam do tych swoich notatek, dlaczego ja chcę pomóc swojemu idealnemu klientowi, tak? Skupiłam się na tych moich klientkach, żeby właśnie im pomóc, żeby dotrzeć do właściwych osób, które tego potrzebują. I poczułam się też okej z tym wynikiem, jeżeli będzie dwie, to będą dwie. I wtedy nagle z dwóch zrobiło się, wiecie, dziewięć, nie? Nagle z dwóch zrobiło się dziewięć. Więc ta właściwa energia i umiejętności sprzedaży, czyli to, żeby właśnie nie ciśnięciem, ale takim właśnie podejściem klientocentrycznym dostosowywać swoją komunikację. Kiedy twoja sprzedaż nie trybi, to wtedy to pomaga, tak? Wtedy to pomaga. I teraz myślę, czy mój temat nie jest letni. Tak, to właśnie jest do przemyśleń. Musi być, jeżeli temat jest letni, to oczywiście też robi się z tym rzeczy. W sensie możesz w taki sposób prowadzić komunikację, żeby niejako temat stał się mniej letni, żeby zrozumieli, tak, dlaczego on jednak jest istotny, no nie? Ja mam nawet świadomość, że mój problem jest letni. Wprawdzie podkreślam w komunikacji dysk finansowy, w związku emocjonalnym, ale czuję, że nie jest to dość mocne i nie wiem, jak na to zaradzić. Jeżeli problem, do którego się komunikuje Kasia, jest letni, twoim zdaniem, to zastanów się właśnie, co stoi za tym jeszcze twoim rozwiązaniem, co przynosi korzyści, które nie są letnie. Bo tak naprawdę ludzie kupują właśnie w dwóch sytuacjach. Czyli pierwsze, kiedy ten problem jest bolący, to jest pierwsza sytuacja, ale druga, i to jest coraz bardziej trend, to jest kiedy mówisz do głęboko ukrytych jakichś marzeń, aspiracji, celów klienta, o których on zapomniał, tak? I tak jakby możesz prowadzić swoją komunikację na dwa sposoby. Prowadzić problemem i prowadzić tym celem, tą aspiracją. Więc możesz spróbować tak, możesz też znaleźć, tak jak powiedziałam, co stoi za tym problemem, za moim rozwiązaniem, co nie jest letnie i mam nadzieję, że to pomoże. Dobra, i teraz lećmy dalej. Podstawy przygotowania mentalnego, tak? Dostaniecie ode mnie 10 pytań w PDF-ie. Wszystkie osoby, które są na żywo, dostaną ode mnie 10 pytań w PDF-ie. Zaraz powiem, jak je zdobyć. Nie będzie to nic trudnego, o ile masz konto na Instagramie. Mam nadzieję, że masz. Jak nie masz, to maila mi będziesz musiała napisać. No trudno. I właśnie wam dam te 10 pytań
dodatkowych, takich, które Wam pomogą uwierzyć w siebie właśnie i uwierzyć w swoją ofertę, bo to jest tym celem mentalnego przygotowania, ale najpierw chciałabym właśnie to, żebyśmy sobie jako pierwszy punkt potraktowały, tak? Czyli zacznij najpierw od odpowiedzi na pytanie, co chcę osiągnąć, jaką sumę chcę przyjąć na swoje konto, co ta suma mi umożliwi, bo zawsze właśnie nie chodzi tylko o pieniądze, tylko o to, co one mi umożliwiają. Zawsze dostajemy tyle pieniędzy, ile potrzebujemy, więc jeżeli ty akurat teraz wiesz, myślisz sobie, że fajnie by było mieć tyle i tyle pieniędzy, ale tak jakby poradzę sobie bez nich, to nie masz też takiej dużej potrzeby. Więc od razu sobie właśnie te pieniądze, to jest takie ćwiczenie na mentalność pieniądza, to też są ważne rzeczy, też je czasami poruszam ze swoimi klientkami. Właśnie jest takie, żeby od razu sumę, którą chcesz sobie, wiesz, na tej kampanii zarobić, żeby sobie powiedzieć, okej, to ja ją wydam na to, na to, na to, na to. Czy macie takie plany? Czy macie takie konkrety? Bo u mnie to jest bardzo konkretne teraz, bo ja się, jeżeli mnie śledzicie, to się szykuję do remontu, bo na to mieszkanie się już przyglądać nie mogę. I tak się cieszę, wiecie, że mamy mieszkanie po teściach. Oczywiście jestem wdzięczna, ale ono ma 30 lat, więc czas już właśnie na remont. Więc to jest moim takim celem, że ja wiem, na co pójdą moje pieniądze, tak? Więc napiszcie sobie takie zdanie. Jeżeli nie tutaj, przy wszystkich, bo to są takie dosyć finansowe, wrażliwe tematy, rozumiem, to sobie napiszcie gdzieś w zeszycie. Teraz. Mam nadzieję, że macie jakieś zeszytne notatki. I piszcie. Z łatwością przyciągam i otrzymuję tyle i tyle złotych. Możesz dodać w ciągu tylu i tylu tygodni, a możesz bez tego, bo intencja bez terminu też będzie okej. Tak naprawdę nie musi być z terminem. Dlaczego? Bo my się wtedy niejako zamykamy w tym terminie i co jeżeli dostaniesz te, nie wiem, 50 tysięcy 3 tygodnie później? Czy będziesz bardzo smutna? No ja bym nie była. Okej, 3 tygodnie, nie ma problemu, nie? Więc napiszcie sobie na kartce. Natomiast druga sprawa mentalnego przygotowania to tak naprawdę jest taka, jak bardzo w to wierzysz, że to osiągniesz. Tak, bo papier wszystko przyjmie. Ale czy ty w to wierzysz? Czy ty realnie każdego dnia, począwszy od właśnie pierwszego dnia przygotowań do kampanii, czy ty w to wierzysz, że to osiągniesz? 10 na 10 wierzysz. I to jest twoje zadanie domowe tak naprawdę. Nie to, żeby raz sobie napisać swoją intencję, tylko to, żeby codziennie pracować nad tym, żeby wierzyć w to. 10 na 10 wierzyć, żeby sobie właśnie na przykład te pytania, które ja Wam dam, żeby sobie odpowiadać na nie codziennie. Część z Was też brała udział w moim procesie dziennika manifestacji i on mega pomaga w utrzymywaniu takiej intencji, tak? Więc absolutnie jest to pewne, wierzę w to, spodziewam się tych pieniędzy. Spodziewam się tych pieniędzy. Po prostu wiem, że one będą, no nie? I tu cały trik też polega na tym i to jest zawsze trudne. Dla wielu osób, dla mnie też. Jak to pogodzić? Czyli z jednej strony absolutnie się spodziewać tych pieniędzy, a z drugiej strony odkleić się od rezultatów i skupić na kliencie. Więc ja to robię tak, że po prostu kiedy jestem w trybie kampanii, tak, to wtedy już ja nie zaglądam do swojej intencji, natomiast ona była bardzo mocno, wiecie, zasiana i ja totalnie w nią wierzę na takim poziomie, wiecie, podświadomym. Totalnie w to wierzę. Wiem, że mnie to czeka. Natomiast w trakcie kampanii to ja się staram skupiać wyłącznie na swoich klientkach. Wyłącznie na swoich klientkach. Czyli wiecie, zaczynam dzień i sobie myślę, jak mogę dzisiaj pomóc moim klientkom? Co mogę wartościowego im powiedzieć, im przekazać? Jak mogę właśnie pokazać, że w nie wierzę, żeby one też w siebie uwierzyły. Jak mogę je zainspirować do tego, żeby właśnie mimo tego, co się w nas dzieje, tak jak mówiłam, policzek z lewej, nadstaw przedsiębiorcy policzek z prawej. Jak mogę was zainspirować, dziewczyny, do tego, żebyście mimo tego dawały radę. I to jest moim głównym celem. To jest moim głównym celem teraz, tak? Nie patrzę na to, na te finanse. Nie patrzę na te finanse i wtedy paradoksalnie, kiedy się skupiasz na kliencie, a nie patrzysz na finanse, to sama sprzedaż się robi. Bo klient czuje, że tobie na nim zależy. Tak? Zależy na tych rezultatach. Dobra, i teraz słuchajcie. Jak dokonywać dynamicznych zmian właśnie w swoim biznesie teraz, w tych swoich kampaniach? Bo wiecie mniej więcej, jakie są trendy już po tej części. Wiecie mniej więcej, w jakich kierunkach się poruszać, tak? A tak konkretnie, jak wygląda ten proces właśnie teraz dostosowania tych zmian do kampanii? No to przede wszystkim
to mentalne przygotowanie, o którym mówiłam. Zróbcie to jako pierwsze. Skorzystajcie z tego gratisa, zróbcie to jako pierwsze. Intencja i mentalne przygotowanie i ta utrzymywanie 10 na 10 wiary. Jeżeli mimo tego mojego gratisa u Was nie będzie tej wiary 10 na 10 w siebie, w swoją ofertę, to znaczy, że po prostu u Was trzeba dłużej nad tym popracować. Nie jest to nic złego, ale kochane, pracujcie nad tym. Pracujcie nad tym, bo bez tego nie da rady. Bez tego nie da rady. A potem dopiero, tak, planujemy na nowo strategię po tym etapie mentalnego przygotowania. I tak, przyczyna numer jeden to jest analiza, czyli jak wiele z Was, wiecie, analizuje swoje dotychczasowe kampanie, czyli sprawdza, co zadziałało, co nie. Bo zobaczcie, w tym obszarze analizy wiele rzeczy jest do przeanalizowania, tak? Czyli po pierwsze, czy moja oferta w danej kampanii była ok, czy jeszcze ją należy dostosować? Czy moja strategia promocji była ok, czyli tak jakby, czy doszłam przed odpowiednią liczbę osób, tak? Tu Kasia napisała, że na przykład ona miała taki problem, że nie doszła. Czy właśnie, który z elementów kampanii tutaj nie zadziałał? Na przykład nie pojawiły się osoby na żywo, na przykład właśnie, nie wiem, swoją strategię oparłam tylko na jednym webinarze i nic ekstra. Dziewczyny, tego też nie robimy, tak? Ja na przykład teraz robię dla Was webinar, będzie oferta, ale to nie jest moja wyłączna strategia na to, jak sprzedać swoją ofertę. Mam jeszcze kilka planów, nie? W zanadrzu awaryjnych. Więc jaka jest przyczyna? Czy przyczyna tkwi w ofercie? Czy przyczyna tkwi w tym, że nie dotarłaś do wystarczającej liczby ludzi? Czy przyczyna tkwi w tym, że dotarłaś do odpowiedniej liczby ludzi, ale problem wydawał im się zbyt letni i właśnie trzeba tak jakby podkręcić rangę problemu albo znaleźć inny problem, tak? I tu może być wiele rzeczy. Tu może być wiele rzeczy, więc najpierw trzeba przeanalizować, co w dotychczasowych moich kampaniach działało. I wiem, ja też nie jestem wielką fanką cyferek, nie jestem dziewczyny, ale trzeba to robić, bo jeżeli właśnie nie sprawdzam na swoje dane i nie widzę, co zadziałało, a co nie, to po prostu jak ma mi to zadziałać. Druga rzecz, odważnie dostosuj, czyli zmień segment klienta, ofertę i komunikację, czyli właśnie dostosuj. Dostosuj. Jeżeli właśnie twoim zdaniem to oferta wymaga zmiany, to właśnie na przykład podnieś jej cenę, żeby była bardziej premium. Zmień segment klienta, do którego kierujesz, tak? Zmień właśnie sposób w ogóle promocji, żeby było kilka wydarzeń sprzedażowych, a nie jedno, tak? Dostosuj. Odważnie, bo to nigdy właśnie nie masz stuprocentowej gwarancji, że to akurat, wiesz, się uda, ale jeżeli masz pewność, że ta pierwsza rzecz się nie udała, no to musisz coś zmienić, nie? Nie ma sensu robić non-stop tego samego i oczekiwać innych rezultatów. I następnie trzecia rzecz, czyli bardzo ważna rzecz. Musisz, nie musisz, nic nie musisz, ale wiesz, warto złapać odpowiednią skalę działania, tak? Odpowiednią skalę działania, czyli szeroko docierać do potencjalnych klientów i nauczyć się ich kwalifikować, selekcjonować. I do tego musisz wiedzieć, do kogo ty mówisz i umieć ich odsiewać. Na różnych etapach, tak? Tych, którzy nie są w stanie ci na przykład zapłacić, tych, którzy nie czują w sobie gotowości do zmian, tak? To jest tak krótko. Więcej o tym, tak jak mówiłam, będzie u mnie. I moim zdaniem tak jest teraz jeden z trendów, który trzeba po prostu w swoim biznesie zastosować, to jest właśnie ta oferta głęboka, głęboko transformująca oferta premium. Po prostu oferta premium. Tylko, że wiem, że to nie jest takie proste, żeby Wam powiedzieć, podnieście ceny. Nie, bo tak naprawdę za podniesieniem cen po pierwsze musi stać Twoja spójność z tą nową ceną, tak? Czyli, że Ty absolutnie jesteś w 100% pewna, że tyle jest Twoja oferta warta. Czyli popracować właśnie trzeba mentalnie nad tym. I druga rzecz, popracować nad wartością tej oferty. Nie mówię tutaj o tym, żeby dokładać kolejne moduły, ale mówię o tym, żeby właśnie dać jak najmniej, ale żeby to dawało jak największą wartość. I dziewczyny, od razu Wam powiem, na ten temat będzie więcej u mnie, bo szykuję taką ofertę, która już w poniedziałek wystartuje, inkubator genialnej oferty premium. I to będą takie 3-dniowe warsztaty, na których właśnie będziemy tworzyć ofertę premium i one będą w całkiem przystępnej cenie, tak? Oczywiście będę też to robić później, kontynuować z uczestniczkami mastermindu, że później będziemy sprzedawać tę ofertę, ale ten etap tworzenia będzie otwarty w fajnej cenie dla wszystkich, nie? Więc tak od razu mówię.
No i teraz idealnie się prawie wyrobiłam, bo zaraz, ale chciałam Wam powiedzieć jeszcze szybciutko o moim case study. I wybrałam tutaj kampanię Mastermind Sprzedawaj, Zarabiaj Codziennie, która wygenerowała około 40 tysięcy przychodu mi. To było na przełomie około marca i kwietnia. I jaka tam była strategia? Strategia tak naprawdę była prosta. Zorganizowałam webinar na Twój plan na 10 tysięcy miesięcznie. Możecie kojarzyć to. Dlaczego? Bo to było jako oferta oto przy zapisie na ten właśnie webinar, na którym Wy teraz jesteście. I zobaczcie właśnie. Gdybym nie dokonała analizy, że wtedy mi się tak świetnie ten webinar sprawdził, że tak wiele miałam zapisanych osób, że tak bardzo chwytliwy jest to temat i w ogóle, to bym nie wpadła na ten pomysł, żeby teraz właśnie to wrzucić jako oto i tak naprawdę reklama na ten webinar poszła mi za 0 zł, bo sprzedało się bardzo dużo tych oto. Tam 44 osoby z Was kupiły to oto za 27 zł. Więc 1200 prawie. No, a tyle wynosił mój budżet reklamowy. Więc taka była strategia, że na tym webinarze właśnie opowiadałam o tym mastermindzie, natomiast co jest też zawsze u mnie w mastermindach, była przedsprzedaż ukryta. Przedsprzedaż ukryta, czyli na maila dowiadują się najpierw moje eks-klientki o danej ofercie mastermind i tak naprawdę wchodząc na webinar miałam już pierwsze klientki. Tak samo jest zresztą teraz, też mam dla Was ofertę mastermindu i też mam już pierwsze klientki. Tak? I co ja też lubię robić, to jest produkt na rozgrzewkę dawać. Produkt na rozgrzewkę. I to jest mniej więcej też coś, zobaczcie, co mówiłam, że u mnie w moim przypadku będzie fazowanie tej kampanii, że ja nie polegam wyłącznie na tym webinarze, żeby sprzedać daną ofertę. I Wy też tak róbcie. Nie polegajcie wyłącznie na jednym evencie sprzedażowym, żeby sprzedać daną ofertę. Ja teraz robię webinar, potem będę miała inkubator genialnej oferty premium, z niego też jeszcze będzie można wejść do mastermindu, prawda? Czyli zobaczcie. Dobrze jest właśnie dawać takie teasery, też mniej płatny produkt, ok? I zobaczymy, co się u dziewczyn sprawdziło, co było według mnie czynnikiem sukcesu. Przede wszystkim wiecie też to, że ja wiem, że ta sprzedaż po prostu to jest mój konik, to jest obszar, na którym się bardzo dobrze znam, na sprzedaży właśnie ofert takich premium też, na stabilizowaniu przychodu, na układaniu modelów biznesowych się bardzo dobrze znam, więc jestem właśnie ekspertem też w tym temacie, można już tak powiedzieć. Więc to był jedna z przyczyn sukcesu, tak? Druga z przyczyn sukcesu, no to był dobry, po prostu pożądany, chwytliwy ten temat tego webinaru. Trzecia z przyczyn sukcesu, no to oczywiście case study moich klientek, historie sukcesu moich klientek, które świetnie właśnie też mam, też Wam pokażę. Dobra, i tyle o mnie, bo w sumie jestem ciekawa, co powiedzą dziewczyny, więc o jakiej wartości budżetu marketingowego warto myśleć, aby kampania miała sens? No właśnie, zależy, słuchaj, Ola, od tego, co sprzedajesz, prawda? Bo ja ogólnie zalecam, kiedyś zalecałam, żeby Twój budżet reklamowy stanowił około, nie wiem, 15% Twoich przewidywanych przychodów. Teraz uważam, że nawet więcej. To zależy od struktury kosztów też, tak? Od struktury kosztów. Natomiast właśnie warto te budżety marketingowe teraz dawać większe. Dobra. I ja, słuchajcie, teraz bym chciała, jak to zrobić? Wejdę na listę uczestników. Znajdę moją Kasię i próbuję z Kasią porozmawiać. Katarzyna. Dobra. I tak. Kasia, jak będziesz gotowa, to się tutaj z nami pojaw. Cześć. Cześć. Wszystko działa? Chyba działa, ja Cię słyszę. Dobra, no to fantastycznie. No to cześć. Bardzo się cieszę właśnie, że dałaś radę, tym bardziej, że wiem, że gardło Ci trochę tam... No mam nadzieję, że nie będę za bardzo chrypieć. Ja też mam nadzieję, postaram się Ciebie, wiesz, właśnie długo nie trzymać. No tak jak mówiłam, celem głównie jest to, żeby zainspirować te nasze kobiety wspaniałe, że da się prowadzić kampanie fajne w dzisiejszych czasach. Więc Kasiu, zacznijmy od tego, żebyś w ogóle się tak krótko przedstawiła, wiesz, co Ty robisz dla ludzi i też może ktoś, wiesz, też dalej Ciebie później pośle i będziesz miała też właśnie z tego jakichś potencjalnych klientów, kto to wie, jak to będzie. Okej, no ja nazywam się Kasia Wirkus-Mlenda i w internecie działam jako Art Freak. No i Art Freak w zasadzie ma dwie odnogi, jest Art Freak, Art Freak, tak mnie znajdziecie też na Instagramie.
gdzie ja po prostu edukuję o sztuce i tam w zasadzie bawimy się ze sztuką na webinarach, na różnych kreatywnych storkach i takim kontencie po prostu o sztuce. Oraz moja druga odnoga Art Freak Maturalnie, gdzie ja od lat przygotowuję do egzaminu maturalnego i po prostu tam mam taką stricte nauczycielską, że tak powiem, działalność. Prowadzę maturzystów, ale prowadzę też olimpijczyków i to w bardzo różnych właśnie programach, czy małych, czy dużych kursach, także no, tak w skrócie myślę. Zaglądałam właśnie ostatnio na Twoją stronę i muszę Ci powiedzieć właśnie też, że świetnie przedstawiasz teraz tą swoją ofertę, no nie? Że można ze mną tak, można ze mną tak, można tak. No właśnie, no to zacznijmy od tego, Kasia. Wierzysz w to, że teraz w dzisiejszych czasach da się generować rekordowe wyniki, czy tam przyzwoite, powiedzmy? Wiesz co, no myślę, że tak, no ja gdzieś tam czuję się też takim przykładem, myślę, bo bardzo sobie dobrze radzę i też myślę, że no trzeba robić swoje, nie? Jak człowiek robi swoje i właśnie w to wierzy, to się rozwija po prostu. Dokładnie, bo na pewno wiemy, co nie działa, czyli na pewno nie działa, jak się nagle zamkniesz na cały świat, przestaniesz w ogóle próbować, nie? To na pewno nie działa. Dobra, no to słuchaj, ja nie wiem właśnie, co ty powiesz, bo z tego z tobą nie ustalałam, ale właśnie tak, czy jakiś przykład mogłabyś podać właśnie jakiejś swojej niedawnej kampanii, w której wiesz, byłaś zadowolona z wyniku i właśnie co to była za kampania, jakiej oferty i jak też właśnie sądzisz, co najbardziej przyczyniło się do twojego sukcesu? Wiesz co, no ja myślę, że najciekawszym case'em będzie moja obecna kampania, która wystartowała oficjalnie wczoraj, także w środku jestem młynu totalnego. Natomiast no, ja pracowałam z tobą w poprzednim mastermindzie i wtedy pracowałyśmy też między innymi nad moją ofertą właśnie triatlonu maturalnego, czyli programu, który teraz wystartował i który jest totalną świeżynką, totalną nówką i ja też do niego podchodziłam tak na zasadzie, że po prostu szukałam, wybadałam potrzeby, bo też myślę, że to jest to, co bym powiedziała, że mnie mocno wyróżnia. Czyli właśnie badanie potrzeb. Ja też wiadomo, z jednego z wykształceń jestem UX researcherką, więc idzie mi to prościej po prostu, ale to jest w ogóle dla mnie ekstremalnie ważne i ja to robię non-stop, taki jakby check after check after check i tak gdzieś mniej więcej powiedziałabym, że wszystko planuję. Czyli też przede wszystkim po prostu słucham i myślę, że to jest w ogóle też, to jest, jakbyś pytała mnie, jaką radę miałabym dać właśnie, żeby to się wszystko właśnie kręciło i miało sens i rosło, no to przede wszystkim cały czas być otwartym na sygnały ze świata i cały czas je walidować, sprawdzać, co się po prostu też odważnie, przede wszystkim sprawdzać, co działa, co nie. Bo ja właśnie wymyśliłam nową ofertę, która jest bardzo duża, która też gdzieś tam oczywiście musiała znaleźć przede wszystkim miejsce na półce moich innych ofert, która musiała się odróżniać od reszty, która nie mogła zagrażać innym ofertom też przede wszystkim. Walidować, no nie? Dokładnie, więc to było bardzo duże wyzwanie i ja podeszłam właśnie do sprzedaży triatlonu maturalnego tak bardzo na zasadzie zobaczymy, czy to jest, czy w ogóle to, co ja wywnioskowałam, odebrałam właśnie od moich gdzieś tam poprzednich klientów w ankietach i tak dalej, czy to jest, czy faktycznie to, co ja wymyśliłam, to jest odpowiedź? Czy jest na to też miejsce na rynku? Czy jest na to też miejsce w sezonowości? Więc jakby te wiele aspektów gdzieś tam wiedziałam, że one istnieją i po prostu stwierdziłam, że chcę to sprawdzić. Miałam też swoje cele. Chciałam mniej pracować w tygodniu na żywo, na zajęciach, więc jakby tutaj bardzo dużo celów moich, ale też właśnie przede wszystkim klientów się spotkało, bo ja po prostu wyciągnęłam te potrzeby i to, co oni mi mówią, że czego szukają, nie? I no i myślę, że to, co jest najbardziej przełomowe w tej ofercie, to jest to, że bardzo wiele w niej zadziało się, pomimo że racjonalnie powiedziałabym, że to nie ma szans. Wiesz? I tutaj przede wszystkim to, jak ja planowałam, że zrobię przedsprzedaż i ja planowałam ją jeszcze na końcówkę roku szkolnego poprzedniego, tak naprawdę czerwiec, gdzie jeszcze jest cały czas powiedzmy taka siła, że jeszcze się myśli o tej nauce, trochę już wiadomo wakacje, ale no ja się nie wyrobiłam z tym, bo też no różne tam po maturze i tak dalej. No i ostatecznie sprzedawałam w lipcu, czyli środek wakacji i miałam takie podejście,
Okej, może się nie udać, nie? Zobaczymy, jak będzie. No, nie mam nic do stracenia, sprawdźmy to po prostu. No i na tej strategii sprawdzania bardzo dobrze wychodzę, ją bardzo polecam, bo jakbym tego nie sprawdziła i powiedziała, nie, no to nie ma sensu, zbieram dalej listę zainteresowanych, sprzedam we wrześniu, to nie wiem w sumie. To jest Jakby taka było. strategia, myślę, że to jest taka strategia trochę taka właśnie, takiego trochę starego świata marketingowego, nie? A pamiętam też, że ty mi powiedziałaś kiedyś, że jeżeli, bo ja mówiłam ci, że właśnie ci ludzie już się pojawiają wokół mnie, że ja zaczynam właśnie te sygnały gdzieś tam odbierać i ty mi powiedziałaś, że jeżeli oni są, no to im sprzedaj. Nie czekaj, po prostu im sprzedaj. No i ja wtedy też pamiętam, że to się nałożyło, to co ty mi powiedziałaś na to, że ja widziałam taki case właśnie study też, taki bardzo successful właśnie przed sprzedaży kursu dużego. Pomyślałam sobie, bang, Zrobię to. robię to, sprawdzę to po prostu. Zobaczymy, czy to u mnie zadziała, bo nie ma innej drogi niż sprawdzić, czy to u ciebie zadziała. Jak nie sprawdzisz, to się nie dowiesz. Możesz tylko patrzeć, jak innym zadziałało, bo nie zadziałało. No ale to chyba każdy chodzi o to, żeby robił w swoim biznesie, nie? Więc ja po prostu sprawdziłam, no i zadziałało trzykrotnie bardziej niż się spodziewałam, bo celem mój też. Wiecie, ja chciałam zrobić przedsprzedaż nie po to, żeby, znaczy oczywiście wiadomo, przedsprzedaż jest też po to, żeby gdzieś tam powiedzmy na przykład inwestycje zrobić w następne rzeczy, bo ja stawiałam platformę na nowo i tak dalej, więc jakby wiedziałam, że to jest też ważne, żeby wiedzieć, że warto inwestować, nie? W rozwój tego produktu. Natomiast ta przedsprzedaż miała też taki strategiczny, bardzo mocne dla mnie znaczenie, bo na tej grupie, powiedzmy, probantów, których ja przyjęłam, to ja mogłam też od razu zobaczyć, czy na przykład projektujemy w dobrym kierunku. Ja mogę od nich wziąć informację zwrotną, czyli jakby cały czas robić mój ulubiony czek, czek, czek. I to na takim naprawdę już organizmie, który jest, no wiecie, wrzucony w takie zastane warunki, które mają być, a nie projektowane, jakieś domniemane, nie? Także to jest moja strategia i no i od wczoraj dalej się sprzedaję i jeszcze przede mną 3 tygodnie, bo kurs startuje 26 września. No i myślę, że wszystko będzie dobrze. Ja w przedsprzedaży osiągnęłam mój minimum limit, więc ja też w kampanię wczoraj weszłam z takim poczuciem, że Ekspertem. jeżeli więcej nie sprzedam, bo na przykład osiągnęłam też limit jakiegoś po prostu rynku, bo też go nie znałam, bo to był moje pierwsze podejście, no to też w porządku. Jakby opłaca mi się. Tak, I będę ale tak. właśnie też o to chodzi, no nie? Żeby tak się trochę już odkleić i wtedy wbrew pozorom może być jeszcze piękniej. Tak, i Dobra. wiesz co, ja też w ogóle nie cisnęłam, ja też to jest super, bo totalnie się z Tobą zgadzam z tym, co Ty mówiłaś wczoraj na storkach i też dzisiaj na webinarze, że jakby to ciśnięcie na wynik, ja na przykład nie miałam tego na żadnym etapie. Ja wiedziałam, jakie są moje cele, że ja chcę po prostu zejść z godzinówek. To było dla mnie bardzo ważne, żeby uwolnić czas, żeby móc rozwijać się też na innych obszarach. Widziałam, że są potrzeby u moich klientów, które wiedziałam, jak wypełnić, no bo ja uczę od 15 lat, więc jakby cały czas Dokładnie. słucham Jeszcze i też nie uważam, że wiem najlepiej, bo uczę 15 lat, więc też wiesz, jakby wypełniłam te potrzeby, no i po prostu to się spotkało w tym złotym punkcie. To się spotkało w złotym punkcie i myślę, że to jest ta magia. Tak. Ale też to słuchanie, właśnie tak jak mówisz, słuchanie, to jest bardzo ważne. Dzięki, że to powiedziałaś, bo u mnie to dzisiaj totalnie jakoś nie wybrzmiało, a to jest mega istotne, że musisz właśnie po prostu wiedzieć, czego twoi ludzie chcą. Najlepiej oczywiście, jak już masz tych ludzi, Dokładnie. bo to wtedy ułatwia, ale też nawet jak nie masz ich, to możesz wiele rzeczy Tak, bo zaobserwować, wiesz nawet nie co? pytając wprost ankietą, bo ludzie myślą, że badanie rynku to pytanie wprost ankietą, a to nawet taka obserwacja, no nie? Tak, totalnie, czyli prywatne jakieś wiadomości, jak ludzie Dokładnie. pytają, patrzę na co pytają, o co pytają, kiedy pytają i wyciągaj wnioski. I myślę, że też to jest właśnie, to są te dwa obszary, które się spotykają, nie? Czyli waliduj to, co poszło, co nie poszło, to co o tym dzisiaj mówiłaś, no i waliduj to, co przychodzi z zewnątrz, gdzie są te potrzeby Dokładnie. i to jest to. Dobrze, super Kasiu. Także brawo, gratulacje dla ciebie. Wiem, że jeszcze jesteś w trakcie, ale tak jak mówisz, plan minimum osiągnięty. Tak No ja się do ciebie prywatnie odezwę, żeby się dopytać, jak tam właśnie dalej, bo też zawsze jestem ciekawa.
No i tymczasem, jeżeli ktoś by chciał właśnie też do Ciebie zerknąć, to tak jak mówisz, najlepiej na Instagramie. Myślę, że tak. Strona internetowa też na stronie internetowej wszystko znajdziecie, artfreak.pl, na Instagramie artfreak_.pl, także zapraszam, jeżeli ktoś z Was upragnie i łaknie sztuki w swoim życiu, zapraszam, jestem dobrym adresem. Albo właśnie, jeżeli macie w rodzinie też czy kogoś właśnie maturzystów. Dokładnie. Bo Kasia właśnie tak sobie rozmawiałyśmy też, że popularyzuje w ogóle ten przedmiot jako opcja zdawania na maturze, bo on otwiera wiele drzwi, a większość osób w ogóle o nim nie myśli, nie? No bo przyznajcie się szczerze, czy wy myślałyście w ogóle o tym, że można zdawać historię sztuki, no nie? Bo tego nie ma w szkole i się o tym za bardzo nawet czasami nie myśli. A tu się okazuje, że to jest fajny przedmiot właśnie. No wiadomo, że trzeba się przyłożyć, jak do każdego przedmiotu, ale właśnie, że jest to lepszy wybór, łatwiejszy wybór może niż, nie wiem, dla niektórych fizyka, matematyka, czy itd. Dokładnie, tak, ludzie idą na politechnikę z historią sztuki, bęk, koniec historii, tak, no, i jeżeli nic mają dziwnego, zdawać tak? Fizę, dziwnego, to no oni bo, wolą hisz, no. Tak, no bo jakieś architektury, nie architektury, to pewnie jak najbardziej, no nie? Dobra, słuchaj Kasiu, no to cudownie Cię było znowu zobaczyć, kuruj Dzięki się dalej. Również. Na pewno się jeszcze zobaczymy. Tak, i myślę, że się jeszcze zobaczymy. Trzymaj Dzięki się ciepło. Bardzo. Hej, i to była Kasia, także dzięki Kasia za Twoje doświadczenie, którym się właśnie podzieliłaś. Właśnie to słuchanie potrzeb odbiorców mega, mega ważne. I słuchajcie, żeby tak było właśnie jeszcze weselej, to mam też drugą Kasię dla Was, bo ja właśnie najlepiej się uczę, ja osobiście na praktycznych przykładach. Ten triatlon maturalny właśnie Kasi, to możecie sobie obadać jej ofertę, ale to jest oferta takiego długiego właśnie przygotowania do matury z historii sztuki, czyli taki dłuższy program abonamentowy, więc jeżeli ktoś z Was też takie oferty właśnie planuje sprzedawać, to możecie się popatrzeć po prostu na Kasię. Super, więc zapraszamy drugą Kasię i też bardzo właśnie cieszę się, że ta druga Kasia dała radę, bo ona jest w trakcie przeprowadzki, w ogóle zauważyłam na Instagramie, że Kasia jest w trakcie przeprowadzki, a mimo to wpadnie do nas się podzielić też swoim case study, więc dzięki Ci Kasia za to. O, i czy znacie tę panią? Cześć! To jest właśnie Kasia Borkowska, tak się złożyło jakoś, że dzisiaj dwie Kasia. I właśnie Kasię też tutaj wyciągnęłam na rozmowę, żeby właśnie zainspirować do tego, że się da, bo Kasia, tak naprawdę Twój biznes w tym roku się zaczął dosyć dynamicznie rozwijać, można by było powiedzieć, no nie? Tak, tak. W tym roku rzeczywiście mam takie poczucie tak naprawdę, że zaczynam zbierać plony tych rzeczy, które zasiewałam przez ostatnie lata i rzeczywiście to widać dosyć mocno w moim biznesie, ja to też czuję. I tak jak Kasia, którą też oczywiście kojarzę na Instagramie, obserwuję, mówiła o swojej obecnej kampanii, tak ja chyba też będę chciała opowiedzieć o tej obecnej kampanii, bo tutaj myślę, że to też jest takie ciekawe case studies. Tym bardziej, że słuchałam Twojego tam, chyba z pół godzinki właśnie tej prezentacji dzisiejszej i to będzie chyba się dobrze wpisywało też w to w ogóle, o czym mówiłaś. Okay. Dobrze, ale zacznijmy jeszcze do tego, żebyś się przedstawiła właśnie, okay, wiesz, co Ty robisz, w czym możesz pomóc i tak dalej. Tak więc ja nazywam się Kasia Borkowska. W internecie i wszędzie możecie mnie znaleźć pod adresem Kasia Borkow, na Instagramie, na Facebooku, na mojej stronie www. I ja zajmuję się usprawnianiem biznesu online, a także usprawnianiem współpracy z klientami właśnie w tym biznesie online. I co to znaczy? To znaczy tak naprawdę, że pomagam klientkom, ale też uczę, w jaki sposób ulepszyć swój biznes, jak skrócić wykonywanie pewnych czynności, w jaki sposób zoptymalizować również koszty, w jaki sposób zoptymalizować czas w tym naszym biznesie, obsługę naszych klientów, bo bardzo często w takich biznesach jeden na jeden to jest duży problem, że mamy ofertę, wykonujemy usługę, ale obsługa tej usługi trwa bardzo długo. Są ciągle jakieś wymiany maili, trzeba się ciągle dogadywać na coś z klientem i ogólnie takie procesy trwają, albo na przykład klienci czegoś nam nie dają, więc takie rzeczy optymalizuję, jak również ogólnie cały biznes, tak? Czyli to, w jaki sposób pracujemy, jakie mamy systemy, jakie mamy procesy, w ten sposób pomagam zaoszczędzić czas, zaoszczędzić pieniądze właśnie przedsiębiorczym kobietom. No i jeszcze mam drugą odnogę, która właśnie niedawno się zaczęła. To jest wsparcie dla wirtualnych asystentek, takich już dla bardziej zaawansowanych, które działają już na rynku przez jakiś czas, nie są za bardzo zadowolone ze swojej sytuacji albo chciałyby coś zmienić, chciałyby coś ulepszyć i jak mogą to zrobić. Okej. Okay.
Super. I czy dobrze zgaduję, że to będzie właśnie z tej drugiej działki w takim razie case? Tak. Dobrze, Kasia, no to powiedz, o jakiej właśnie mówimy tutaj ofercie, jakie już masz wyniki, wiem, że jesteś w trakcie, tak, ale właśnie już pewnie masz pierwsze wnioski, co zatrybiło, tak, i tak dalej, więc śmiało. Tak, więc tutaj jakby to moje case study też będzie dotyczyło oferty premium. Muszę to powiedzieć właśnie, bo to jest oferta premium, to jest taki program dla wirtualnych asystentek, Via Collective się nazywa i to jest taki program roczny, w którym realizujemy właśnie takie hasło przewodnie, czyli zmień pracę godzinową na swoją specjalizację i zarabiaj co najmniej dwa razy więcej w swoim biznesie. Właśnie dla wirtualnych asystentek, które już działają co najmniej od roku na rynku, które już mają swoich klientów i chcą przebić po prostu taki szklany sufit tej pracy na godzinę. Super. No i tak, i to było takie założenie, jakby buduję tutaj od nowa tak naprawdę drugą tą odnogę swojego biznesu i no bo też widziałam taką dużą lukę na rynku, jakby to też jest poprzedzone badaniami. Ja bardzo uwielbiam taką strategię błękitnego oceanu, więc ja zawsze patrzę na opcje, których nie ma, które byłyby pożądane i tutaj znalazłam też taką niszę, którą chcę zapełnić, bo dużo osób uczy o tym, jak zostać wirtualną asystentką, już mało czy dużo mniej mówi o tym, jak osiągać kolejne po prostu etapy w tej swojej pracy jako wirtualna asystentka i w jaki sposób zarabiać więcej. Więc tutaj w taki sposób chciałam działać i chciałam pomagać. No i też tutaj mogę Cię podzielić się właśnie z tobą wynikami, jak to w ogóle wyglądało. Więc ja sobie założyłam i w sierpniu to się działo, założyłam w ogóle nowy profil na Instagramie, zapraszałam dziewczyny na takie szkolenie, które przeprowadziłam właśnie pod koniec sierpnia i na tym szkoleniu już zajawiałam ten mój program, jak to będzie wyglądało i zapraszałam na takie aplikacje, czyli dziewczyny musiał wypełnić formularz, zapisać się do kalendarza i ze mną porozmawiać, no bo to też jest program, w którym muszę wiedzieć, czy te uczestniczki są na to gotowe po prostu. Tak. I jeśli chodzi właśnie o całość tej kampanii, no to ta kampania będzie trwała do 20 września około. W tym momencie mam już zapełniony taki swój plan, bo to też jest pierwsza edycja, ja chciałam w tej pierwszej edycji mieć 6 osób, które będą właśnie gotowe, żeby ze mną pracować, żeby to wszystko przetestować. W tym momencie mamy już tą grupę uzbieraną i kolejna grupa jakby dodatkowa, czyli teraz właściwie moim celem jest 12 tych sprzedaży domknąć, ponieważ też już tyle zgłoszeń w tych konsultacjach, no a kampania cały czas trwa, więc jakby tutaj jestem mega, mega zadowolona i szczęśliwa. I co wydaje mi się jest takim bardzo ważnym elementem tego, że tak to wyszło i właściwie ta sprzedaż jest taka mega łatwa. Ty mi napisałaś właśnie na Instagramie, że nigdy w życiu jest teraz z taką łatwością nie sprzedawałam, czy coś tak, takiego, ja pamiętam. Tak, właściwie dziewczyny, które przychodzą na tę konsultację, już sobie same sprzedały ten program i tak naprawdę one tylko pytają się mnie, czy mogą do niego dołączyć, więc to jest genialne i ja, to jest w ogóle wspaniałe uczucie. Na pewno to, że ja też jakby rozwijałam się tą drogą, bo ja też zaczynałam jako wirtualna asystentka, przechodziłam kolejne etapy, to, że tak bardzo rozwijam swój biznes i pracuję nad tym, teraz widać te efekty, więc to również pokazywało tym dziewczynom, że można, bo ja cały czas się rozwijam w swoim biznesie, tak, mam swój flagowy program Prosty Proces, w który też fajnie się sprzedaje właśnie w kampaniach i też planuję właśnie w październiku kolejną kampanię do tego prostego procesu, to pokazuje dziewczynom, że można, bo jestem żywym przykładem na to, że właśnie to, co będę chciała ich nauczyć, to, czego będę chciała ich nauczyć, działa u mnie to również w biznesie. No i właśnie takie mega zrozumienie tego, że ja wiem, w jakim one są punkcie, bo ja też tam byłam, musiałam pokonać pewne blokady, pokonać swoje granice w pewnych rzeczach, ustawić granice właśnie ze swoimi klientami i zacząć w inny sposób patrzeć też na ten swój biznes, tak bardziej długofalowo. Myślę, że to są właśnie te takie przykłady, dlaczego ta oferta się tak super sprzedaje. No i też właśnie takie zrozumienie, ale tak jak ty powiedziałaś, to nastawienie na klienta. Ja po prostu rozmawiam z tymi dziewczynami, ja ich słucham, ja wiem, jak mogę im pomóc i jestem pewna tego, że mogę im pomóc.
jestem pewna, że jeśli one przyjdą do mnie na ten program i będą się przykładały, to za rok naprawdę są w stanie osiągnąć te wyniki, nawet jeszcze lepsze niż sobie założyły. Po prostu jestem tego pewna i jestem też pewna tej oferty. I nie wiem, czy to też jeszcze ci mówiłaś, że właśnie to takie zakochanie w tej swojej ofercie, to, że ja naprawdę, mi się przyśniła ta oferta, ja wiedziałam, że ja chcę już zrobić bardzo dawno temu, czekałam na odpowiedni czas, też takiej pewności siebie wewnętrznej, nad czym oczywiście również z Tobą pracuję i pracowałam, też jestem w dzienniku manifestacji, w ogóle zmanifestowałam sobie to wszystko, też mogę powiedzieć, to właśnie to jest to, co daje takie fajne bardzo wyniki i też taka właśnie lekkość w tym, że super, chciałam zrobić to dla tych 6 dziewczyn, mam już całą grupę zebraną i cokolwiek by się nie wydarzyło, i tak to jest wspaniale, a jeśli mogę pomóc jeszcze większej ilości dziewczyn, no to super. Dokładnie. Właśnie o to chodzi, wiesz, to jest piękne, że to nie sprzedaję, bo muszę, tylko sprzedaję, tak, bo chcę, bo wiem, że to fantastycznie tym ludziom pomaga, tak, i dlatego właśnie to zmienia wszystko. Takie podejście, tak, kiedy tak rozumiemy, że sprzedaż to jest tak naprawdę pomoc i to w ogóle relacja ze sprzedażą to jest też coś, co jest niesamowicie ważne. Pewnie też się przyczyniło niejako do tego sukcesu, ta pewność oferty i to zaufanie, tak, które wzbudzasz pokazując, że sama jesteś żywym przykładem i ta empatia. Mhm. Myślę, że to wiesz, to ma znaczenie, także Kasiu, gratuluję Ci, no bo wspomniałeś, dziękuję, że program premium, tak, więc super, bo już pewnie próg opłacalności jakiś tam sobie zapewniłaś, więc pewnie. I o to właśnie chodzi, tak, że wiesz, że tym osobom się ten program zwróci jeszcze o wiele, wiele bardziej, tak, ale i Ty jesteś finansowo godnie wynagrodzona w przypadku oferty premium. Tak. Pięknie. Tak, więc tutaj bardzo, bardzo, no w ogóle cieszę się, że to tak wszystko wyszło. Ja też się bardzo cieszę. Czy chciałabyś coś dodać jeszcze do tego? Tak, właśnie jeszcze chciałam dodać, jeśli mamy jeszcze chwileczkę, bo tak właśnie zastanawiałam się też, czy powiedzieć o jakichś innych kampaniach, właściwie co prowadziło też do tego punktu i chciałabym jeszcze tak zajawić jeszcze, że tak naprawdę, tak jak mówiłaś, że ja tutaj teraz się rozwijam i w tym roku rzeczywiście ja również to widzę, to tutaj chciałam jeszcze powiedzieć o jednej kampanii, o której tak króciutko, którą prowadziłam w kwietniu i to była taka kampania, w której sprzedawałam też, która prowadziła do mojego prostego procesu i tam to była zupełnie inna kampania, ponieważ na przykład tak jak tutaj to było bezpłatne szkolenie, dziewczyny aplikują i potem będę miała jeszcze różne wydarzenia inne, natomiast tutaj w tej kampanii takiej, tej kwietniowej, miałam płatne wydarzenie W tym płatnym wydarzeniu dziewczyny przychodziły, to były takie warsztaty i na tych warsztatach również sprzedawałam swój właśnie też sztandarowy program Prosty Proces, a potem jeszcze dosprzedawałam dodatkową ofertę dla tych dziewczyn, które nie zakupiły tego prostego procesu i to też był fajny pomysł na kampanię, ponieważ to, że warsztaty były płatne 47 zł, to od razu mi odsiewało osoby, tak, które nie są gotowe do działania i potem łatwiej było mi sprzedać ten mój już program, ale też potem fajnie było sprzedać ten downsell, w którym były szablony do Canvy, bo właśnie osoby mówią, okej, nie jestem teraz gotowa na inwestycje na przykład tam 1200 zł, ale coś za 120 mogę kupić, tak? Więc to było też fajne. I tutaj mogę się podzielić takimi wynikami, sztukami, bo akurat sobie też... Bo już zakończona. Tak, bo już zakończona, więc mogę się podzielić. Więc robiłam warsztaty i na te warsztaty na żywo zapisało się 46 osób. Z tych 46 osób zakupiło mój program 5, ten taki właśnie już wyższy, ten prosty proces, a następnie w ofercie downsellowej sprzedałam 18 tych downselli, co w sumie... Ofert dodatkowych, super. Ofert takich dodatkowych, nie, że ktoś nie kupił tego mojego głównego programu, ale kupił coś mniejszego i to była też bardzo fajna kampania, która bardzo fajnie się zamknęła i mało tego, ta kampania przyniosła mi klientki na potem moją kolejną kampanię, która była w czerwcu, więc jakby za każdym razem te moje kampanie prowadzą też do tego, przynajmniej ten na prosty proces, że ktoś przychodzi, kupuje coś małego, kupi jedną rzecz, może potem drugą, ale potem w sumie stwierdza, że lepiej byłoby, żeby kupić cały program. Bo już po prostu właśnie jesteś tym pierwszym wyborem i masz to zaufanie, jesteś przetestowana niejako, więc ja też jestem wielką fanką tych właśnie mniejszych ofert, żeby właśnie też
obie strony mogły się upewnić, no nie? Że to od tej osoby chciałabym się uczyć, to właśnie w jej energii jakoś też przebywać, bo to też ma znaczenie, no nie? Tak. Dobra, Kasiu, bardzo no, ci ode mnie to wszystko. Przykładę, ale nie, jeszcze cię nie puszczam, bo powiedz, czy jeżeli ktoś by chciał właśnie skorzystać z usprawniania biznesu, z tego oszczędzania czasu w biznesie, żeby mniejszym nakładem, wiesz, sprawniej to wszystko szło, to powiedz właśnie, gdzie najłatwiej, od czego zacząć? Tak, więc zapraszam na mojego Instagrama Kasia Borkow, również na stronę www.kasiaborkow.pl. I od czego polecam zacząć? Na mojej stronie jest taka bardzo fajna biznesowa checklista, można sobie ją pobrać i to jest checklista właśnie usprawniania współpracy z klientami i tam są wszystkie kroki, które można sobie wykonać, żeby usprawnić na początek pracę z klientem, jeśli prowadzisz biznes jeden na jeden albo jakieś właśnie oferty grupowe, czy nawet do kursów, żeby sobie zoptymalizować tę pracę, a potem właśnie skorzystać może jeszcze z jakichś tam dodatkowych produktów, jeśli spodoba Ci się ta biznesowa diagnoza. Zapraszam, ona jest bardzo fajne, jest właśnie takim wstępem do tego, żeby zacząć usprawniać inne rzeczy albo nawet zauważyć, że okej, kurczę, mogłabym robić to lepiej albo szybciej, albo po co robię to za każdym razem to samo. Powiem Ci, że to jest mega ważne, bo często właśnie się ze wszystkim nie wyrabiamy w biznesie, ale no, efektywność pracy leży, nie? Albo właśnie coś nam zajmuje o wiele więcej czasu niż powinno. Ja sama nad tym teraz bardzo pracuję, no bo kurczę, dzieci są w przedszkolu 7 godzin. Czy to znaczy, że muszę te całe 7 godzin pracować? No nie, prawda? Tak, przecież mogę krócej i mieć czas dla siebie. Więc teraz bardzo, bardzo ważny to też dla mnie obszar. Dzięki Ci, Kasia. Już Cię nie trzymam dłużej. Jesteśmy w kontakcie. Powodzenia na dalszą część kampanii. Dziękuję. Dziękuję cześć, bardzo. Cześć. Trzymajcie się. Dzięki bardzo za zaproszenie. Na razie. Na razie. Słuchajcie. Więc Kasia zniknęła. Wiem, że jest już długo, ale jest tu teraz przestrzeń jeszcze do zadawania Waszych pytań, czyli jeżeli Wy macie pytania właśnie, to dawajcie znać. Widzę też, że tu się Asia podzieliła, tak, że sprzedaż Mastermindu poszła bez kampanii. Cudownie, cudownie, wszystko po Mastermindzie u Justyny, super, jestem dalej w Mastermind z Kasią. Świetnie, bardzo, bardzo fajnie, bardzo, bardzo fajnie. Okej, więc teraz jest przestrzeń na Wasze pytania. Po pierwsze pytania odnośnie tego naszego spotkania, więc czy macie jakieś do tego pytania, czy macie jakieś wnioski, które chciałybyście tutaj dodać, czy zgadzacie się z moimi predykcjami, no i czy macie pytania odnośnie samej oferty tego mastermindu? Iwona się pyta, a jak ktoś nie ma oferty premium, to może ją stworzyć w trakcie programu, czyli właśnie Iwona, jeżeli uważasz, że jest taki potencjał, tak, istnieje taki potencjał, że w ogóle masz wokół siebie potencjalnych klientów i myślisz w ogóle o stworzeniu oferty premium, to wypełnij aplikację i ja Ci powiem, czy możemy ją razem stworzyć, bo to właśnie, to nie jest tak, że musisz mieć gotową ofertę premium do programu tego, ale musisz być otwarta w ogóle na to, żeby ją stworzyć. Rozmowy z dziewczynami, praktykami, świetne, właśnie ja też się zawsze najbardziej uczę praktyki. Odezwę się w aplikacji, super, zapraszam właśnie, bo aplikacja jest totalnie bezpłatna i tak jak mówię, nie mam w tym interesu, żeby komuś mówić, że da radę, jeżeli nie da rady. Natomiast też często same siebie nie doceniamy, tak jak mówię, że myślimy, że u mnie za wcześnie, a ja patrzę na kanały, patrzę na zasoby i mówię, kurde dziewczyno, dasz radę. Tylko właśnie potrzebujesz tego challenge'owania trochę, tak? I wiele osób właśnie, jak podejmuje u mnie decyzję o współpracy w Mastermind, to się boi tej inwestycji. Nic dziwnego, tak? No bo to jest już wyższa inwestycja. Natomiast się nagle okazuje, że kiedy zainwestujesz, to też jaką masz motywację, żeby sobie to zwrócić? Że nagle w końcu się okazuje, że to wcale nie jest takie trudne, żeby to sobie zwrócić. Ja też chciałabym wypełnić aplikację. Pewnie, zapraszam właśnie do aplikacji na stronie Rekordy. Kasia, jeszcze miałaś takie pytanie, tutaj widzę, przeoczyłam. Też chciałabym wiedzieć, czy można osiągnąć przyzwoite wyniki bez reklamy płatnej. Wiecie co, ja nie będę ukrywać, że my będziemy w Mastermindzie pracować bardzo mocno z reklamami płatnymi. Dlaczego? Dlatego, że reklama płatna po prostu pozwala Ci wyskalować mega swoje zasięgi. Więc ja, tak jak mówiłam dzisiaj w trakcie webinaru, jestem zdania, że teraz warto zarzucać sieci szeroko i po prostu umiejętnie sobie kwalifikować klienta etap po etapie. Ale jeżeli Ty zaczynasz wąsko i jeszcze zaczynasz z wąsko kwalifikować sobie klienta, to finalnie na końcu masz mały potencjał sprzedażowy, tak? Więc ja jestem fanką stosowania
reklam, ale przemyślanych reklam, mądrych reklam, takich, które się właśnie sprawdzają i nie na etapie dopiero sprzedaży oferty, tak? Tak jak naprawdę dziewczyny, ja nie puszczam reklamy na ten mastermind, nie. Nie będę puszczać reklamy na mastermind, bo nikt nie kupi mojego mastermindu z reklamy. To trzeba zrozumieć, o co w tym chodzi. To trzeba właśnie mnie znać, zaufać mi i tak dalej. Więc te reklamy muszą być odpowiednio właśnie sensownie poukładane, nie? Żeby to nie było przepalanie w biznesu. A jak nie umiem ich ustawiać, to właśnie też po to są na mastermindzie są właśnie spotkania, tak, czy grupowe, czy później indywidualne, żeby trochę się tego nauczyć. Nie twierdzę, że będziecie mistrzem, bo do tego trzeba praktyki, tak? Ale ja sama ustawiam sobie reklamy, wspieram w tym moje klientki, więc powiem wam, co się sprawdza. Tak? Powiem wam, co się sprawdza, co się nie sprawdza. Dobra, nie ma innych pytań. Nie ma innych pytań, chyba nie ma. Chyba nie ma. Dobra, nie ma. Dziewczyny, to już was też nie przeciągam. Bardzo wam dziękuję za uczestnictwo. To był najdłuższy webinar w moim życiu, ale właśnie cieszę się, że rozmowy z praktykami wniosły wartość, bo tak myślałam, że tak właśnie będzie. Bardzo dziękuję. Nagranie będzie też dostępne jeszcze przez jakiś czas i trzymajcie się. Powodzenia we wszystkim, powodzenia w waszych kampaniach. Pa, pa, pa. Cześć, cześć.